Doktor Joanna Telus, prezes Stowarzyszenia Mosty Porozumienia, Zamek w Olsztynie, Idea Mikołaja Kopernika i nasze rozmowy na temat tego, jak kształcić mediatorów i może o tym, jak organizować dla nich wsparcie. Powołanej 1 czerwca, a później jako Związek Stowarzyszeń 1 sierpnia 2015 roku, Polska Izba Mediatorów przysposobiła standardy. Standardy Europejskiej Akademii Negocjacji i Mediacji, standardy Amerykańskiego Instytutu Mediacji i Rozwiązywania Konfliktu z Waszyngtonu, no wreszcie polskie doświadczenia oparte na działaniach instytucji kształceniowych, takich jak Polska Korporacja Trenerów Mediacji, czy Polski Instytut Mediacji, wreszcie Staropolska Szkoła Wyższa. Porozmawiamy o treściach, porozmawiamy o trenerach, porozmawiamy o formie, czy właśnie studia, czy może właśnie te kursy. No i wreszcie o tym, co dalej z tymi mediatorami, bo oprócz kompetencji, tych kwalifikacji, wiedzy i umiejętności, no liczy się odpowiedzialność. Amerykanie mówią, że mediator to bezstronny urzędnik wysłuchujący, Europejczycy, że to osoba godna zaufania, uprawniona do prowadzenia postępowania mediacyjnego, ale zaraz za tym procesem kształcenia pewnie drugie tyle czasu trzeba było poświęcić na trening. Więc stąd chyba bierze się potrzeba wypracowania dobrych materiałów. To przekłada się również na chyba potrzebę zrecenzowania i przeglądnięcia różnego typu publikacji, bo na rynku kształceniowym w ogóle jednym z podstawowych barier jest różnorodność i no niestety niska jakość różnego typu publikacji, na podstawie których ludzie budują jakieś dla siebie schematy postępowania. Podjęliśmy na ten moment rozmowy, bo jeszcze nie prace, ale rozmowy nad opracowaniem takiej metody kształcenia mediatorów. I takim ważnym tutaj elementem jest ujednolicenie tego kształcenia. Właśnie to ujednolicenie da też możliwość weryfikacji publikacji, bo jeżeli będzie pewien model i będą określone kompetencje w sposób ich doskonalenia u mediatorów, to też da to podstawę do tego, żeby weryfikować te publikacje, które są na rynku, a także nie tylko publikacje, ale również pewne formy kształcenia.